Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kuchennych Rewolucji z Mamą. Dzisiejszym tematem będzie deser smoothie, który jest bardzo prosty w przygotowaniu i szybki. Jest to pożywna, a przede wszystkim zdrowa przekąska, którą możecie zaserwować nie tylko sobie, ale i Waszym bliskim, znajomym, komu tylko chcecie. Tak więc zaczynajmy. Potrzebne Wam będą salaretka, jogurt naturalny, muesli, pokrojony banan oraz gąbka do dekoracji, jeśli ktoś lubi. Wszystko zależy od tego, dla jakiej ilości osób przyrządzacie Wasze danie. Po pierwsze, wrzucacie na sam dół trochę muesli. Nie za dużo. O, właśnie tak. Po drugie, wkładacie po kilka łyżeczek jogurtu naturalnego, tak żeby całe muesli było pozakrywane. Do naszego jogurtu teraz dodajemy pokrojonego banana. Tak żeby jogurt był cały, pozakrywany. Następnie nasze banany przykrywamy jogurtem. Kolejnym krokiem jest ponowne położenie muesli. Moje muesli akurat jest z rodzynkami, dlatego trochę rodzynek się tutaj wsypało. Każdy może dosypać muesli takie, jakie tylko chce. Mi akurat rodzynki nie przeszkadzają, więc o. O właśnie. Przed ostatnim krokiem jest ponowne ułożenie naszego jogurtu na muesli, tak żeby oczywiście było zakryte. Ostatnim krokiem jest położenie kawałków gofra na nasze gotowe danie. Oczywiście ten, kto lubi, może też wykorzystać dodatki. U mnie na przykład króluje gofra. Tak oto właśnie wygląda nasze gotowe danie. Już wsadziłam łyżeczkę. Wygląda apetycznie. Jest zdrowe i bardzo sycące. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. I może do zobaczenia w kolejnym.